serdecznie na konferencji prasowej. Bardzo serdecznie witam naszych gości. Poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Brejza, pani Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi i Jacek Karnowski, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Witam przede wszystkim kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta miasta Inowrocławia, Wojciecha Piniewskiego. Są z nami również sympatycy Koalicji 15 października i wszyscy, którym demokracja leży na sercu. Serdecznie proszę o zabranie głosu panią prezydent. Nie według prezydencji, to posłowie najpierw, ale szanowni państwo, przyjechałam, żeby wesprzeć kandydata, ponieważ wiem, że to jest kandydat, któremu zależy przede wszystkim na Inowrocławiu, który zna go od podstaw przez wiele, wiele lat służąc, bo tak naprawdę praca w urzędzie, praca na rzecz lokalnej społeczności to jest służba, w związku z czym służąc swoim mieszkańcom, ale co mnie bardzo cieszy, jak zobaczyłam, jaka ilość kobiet jest wokół pana prezydenta, bo teraz pełni tą funkcję również, to spowodowało, że zapragnęłam też znaleźć się w jego towarzystwie, bo uważam, że w kobietach jest olbrzymia siła i jeżeli potrafi mężczyzna współpracować, to jest to bardzo dobry prognostyk dla miasta, bo my troszeczkę inaczej patrzymy i jeżeli pan prezydent otacza się silnymi kobietami i chce z nimi współpracować, to na pewno z tego wyjdzie wszystko, co tylko najlepsze. To, co bardzo istotne, bardzo mnie cieszy, że ta współpraca będzie słowem klucz w tym moim krótkim dzisiejszym wystąpieniu, ponieważ jesteśmy tutaj właśnie w ramach również środowiska samorządowców, byłych samorządowców, ponieważ wiemy, jak ważna jest współpraca między nami. Wiemy, że w tej chwili, szczególnie w tych czasach, kiedy znowu mamy rząd, który chce wspierać samorządy, który rozumie kluczową rolę samorządu, jeśli chodzi przede wszystkim o wspólnotę, którą tworzymy, bo samorząd jest niczym innym jak wspólnota, która go tworzy. W tych czasach potrzebne są te właściwe relacje. Pan prezydent ma już za sobą olbrzymią część radnych, w związku z czym mając również obok siebie posłów z rządzącej aktualnie koalicji 15 października, ja jestem pewna, że dzięki temu... Witam serdecznie. Tak, witam. To jest bardzo dobry prognostyk na dalszą przyszłość pięknego miasta Inowrocławia. Ja bardzo proszę wszystkich państwa o oddanie, przede wszystkim pójście do wyborów, bo wiem, że to jest najważniejsze, żebyśmy poszli tego dnia, to jest już najbliższa niedziela i zagłosowali. I bardzo proszę, żeby oddać głos na pana Wojciecha Piniewskiego, ponieważ to jest właściwa osoba na właściwym miejscu, ale przede wszystkim proszę też kobiety, dajcie szansę temu mężczyźnie, który docenia rolę kobiet. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu kolejnego naszego gościa. Współpraca gmin uzdrowiskowych, która jest od wielu, wielu lat. To pierwsza rzecz. Druga rzecz, trzeba podkreślić, że nasz kandydat będzie silnym prezydentem, bo silny prezydent jest wtedy, kiedy ma poparcie większości w Radzie Miasta i to jest rzecz nie bez znaczenia, bo wtedy praca idzie lepiej i szybciej. Trzecia rzecz zasadnicza. Pochodzę też z miasta, gdzie szefową tego miasta jest teraz prezydentka, pani Magdalena Czerzyńska-Jachim, która jest szefową Komisji Praw Człowieka i Równości Związku Miast Polskich i bardzo propaguje prawa kobiet. Także tutaj spotykamy się w tym miejscu nie przypadkiem. Także pozdrowienia od pani prezydentki. Myślę, że ta współpraca będzie bardzo ścisła. Następna rzecz, proszę państwa, trzeba wybrać człowieka, za którym wiadomo, kto stoi. Stoi za nim koalicja 15 października. Trzeba uważać, żeby nie wybrać ludzi, których popiera ktoś ze Solidarnej Polski czy z PiS-u. Takie przypadki mamy w wielu miastach, gdzie PiS nie wystawia swojego kandydata albo chowa się za kandydatami. Dlatego najlepiej wybrać pewnego kandydata i kandydat koalicji 15 października na pewno jest pewnym kandydatem. Także życzę Tobie zwycięstwa i mam nadzieję, że ta współpraca Sopocko-Włódzko-Inowrocławia, ale także współpraca samorządowo-rządowo-parlamentarna będzie jak najbardziej ścisła. Także powodzenia. Dziękuję bardzo. Ja proszę o zabranie głosu pana posła Krzysztofa Brejzy. Szanowni państwo, pani prezydent, panie prezydencie, kochana ekipo Koalicji Obywatelskiej, pani starosto, jest z nami starosta też, pani Wiesława Pawłowska. Kochani, goście, którzy są symbolem samorządności w Polsce. Pani prezydent Zdanowska, która zmieniła oblicze Łodzi,
pan prezydent Karnowski, który zmienił oblicze Sopotu, dwójka samorządowców niezwykle doświadczonych, rozpoznawalnych, ale ludzi, którzy są symbolami wolnej Polski tak naprawdę, wolnego samorządu. To są ludzie, którzy nie ulegli przez 8 lat PiS-owi, którzy zawsze stali ramię w ramię ze swoimi mieszkańcami. Pani prezydent i pan prezydent Karnowski w momentach próby walki o prawa kobiet, o wolne media, o wolne sądy, o praworządność zawsze stali po stronie wartości. Jesteśmy dumni, że dzisiaj jesteście z nami i popieracie Wojtka Piniewskiego i znowu stoicie po stronie wartości w tych tak ważnych wyborach, bo to są szalenie ważne wybory. 21 kwietnia w niedzielę Inowrocław zdecyduje, czy stawia na osobę wiarygodną, osobę uczciwą, osobę przewidywalną, osobę z przewidywalnym i wiarygodnym zapleczem w Radzie Miejskiej, z większością. Osobę, która, tak jak pan prezydent Karnowski mówił, tak jak pani prezydent Zdanowska mówiła, osobę, która będzie potrafiła współdziałać z nowym wojewodą, z marszałkiem województwa, z posłanką, z senatorem, z europosłem, z sejmikiem, a przede wszystkim też z nowym rządem, tak, żeby pieniądze do Inowrocławia po 8 latach niszczenia Inowrocławia przez ekipę Ziobry, ekipę Kaczyńskiego, żeby te pieniądze tutaj popłynęły. I kończąc kampanię wyborczą, bo dzisiaj będziemy ją kończyć, apeluję też z całego serca do wszystkich Inowrocławian o to, żeby głosować na wiarygodność, głosować na Wojtka Piniewskiego. Dziękuję bardzo. I proszę kandydata na prezydenta o zabranie głosu. Szanowni Państwo, nie kryję, że wizyta tak znamienitych gości, pani prezydent, pana posła, do niedawna prezydenta Sopotu, jest nie tylko zaszczytem, ale i zobowiązaniem. Państwo, tak jak powiedział przed chwilą europoseł, jesteście ikonami wolności i wartości, ale Inowrocław też takim miastem był przez te 8 lat. I to się nie może zmienić. Mamy do dokończenia to, co zaczęło się 15 października. Jest to kolejny niezwykle ważny etap w budowie silnego Inowrocławia. 15 października zaczęliśmy zmieniać oblicze Polski, przywracać Polsce twarz uśmiechniętą, twarz szczęśliwych ludzi, ale również twarz sprawiedliwego kraju i uczciwych zasad. I tak też jest w Inowrocławiu. Nie zmienimy tego, co robimy przez lata. Będziemy kontynuowali właśnie taką politykę, by to było miasto i wartości, i uczciwości, ale też rozwoju i dynamicznego progresu. Pani prezydent, wokół mnie tyle kobiet. To są dobre, mądre i rozważne kobiety. Kobiety niezwykle pracowite. I ja mam świadomość, silne, że to towarzystwo, to wsparcie, to zaplecze, jakie udało się zbudować, bo wiemy, że mamy już zaplecze i większość w Radzie Miejskiej. Szanowni Państwo, proszę o głosy wszystkich Inowrocławian, proszę o pójście do wyborów, bo wybory to jest święto demokracji. Nie możemy zostać w domu, bo święto nas do tego zobowiązuje. Dokończmy to, co zaczęło się dziać w Polsce 15 października. Idziemy do wyborów po to, żeby wygrać, żeby Inowrocław był nadal miastem wolności i miastem wartości. Dziękuję bardzo.